Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Zmasło. Jak zapewne dobrze wiecie, bardzo lubię ThinkPady. I w dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak ThinkPady zmieniły się przez ostatnie 10 lat na podstawie serii X1 Carbon. Sprawdzimy sobie, jak zmieniła się wydajność, jakie decyzje przez ten czas podejmowano i z których decyzji, co ciekawe, się wycofano, bo były nie do końca trafne. Zapraszam. I z racji tego, że Lenovo zgodziło się zasponsorować ten film, ja dokupiłem kilka X1 Carbonów do tego filmu, a także Lenovo podesłało swoją świeżynkę, czyli ThinkPada X1 Carbon 10 generacji. Cudowny jest ten laptop, ale nie wyprzedzajmy faktów. Niektórzy zbierają karty z Pokemonami, inni zbierają modele samochodów, inni kolekcjonują sobie gry, a ja zbieram sobie ThinkPady, okej? Okay? Każdy ma jakieś uzależnienie w końcu, nie? I koncept na ten film miałem taki, że chciałem Wam pokazać X1 Carbona pierwszej, piątej i dziesiątej generacji. I byśmy mieli fajny odstęp co 5 lat. Natomiast zdarzyła się taka lekka kraksa, można by rzec. Otóż licytowałem sobie ThinkPada X1 Carbon pierwszej generacji. No i wygrałem licytację zadowolony, tylko jak wprawne oko zauważyło, przyszedł mi ThinkPad X1 Carbon drugiej generacji. Jak widzicie, on tu ma taki choby Touch Bar, więc no ewidentnie jest to ThinkPad X1 Carbon drugiej generacji. Więc technicznie chyba zostałem oszukany, ale w praktyce dostałem coś lepszego, więc chyba nie powinno mi to przeszkadzać, co nie. I do tego druga generacja miała kilka dodatkowych bajerów, które pojawiły się tylko w tym modelu, więc w sumie nawet ciekawie będzie to właśnie jego pokazać. ThinkPady mają bardzo dużo różnych serii. Seria X1 Carbon wystartowała właśnie mniej więcej 10 lat temu, no i z założenia były to bardzo cienkie i lekkie ultrabooki, które miały służyć głównie do pracy. I sama nazwa Carbon też nie wzięła się z niczego, bo jak możecie zauważyć przykładowo tutaj po klapie tego urządzenia, faktycznie są tutaj elementy wykonane z włókna węglowego. No i ma to też praktyczne zastosowanie, bo sprzęt pomimo tego, że jest lżejszy, to także powinien być trochę bardziej wytrzymały. No więc do kogo są to skierowane sprzęty? To są laptopy głównie biznesowe, skierowane do pracy. To nie są laptopy do gier. Te sprzęty głównie kupują duże korporacje, żeby rozdać je swoim pracownikom. I prawda jest taka, że ThinkPady to są naprawdę pancerne sprzęty. Ja mam mnóstwo różnych modeli i one działają świetnie po kilku czy kilkudziesięciu nawet latach, ale przekłada się to również na cenę, bo cena takiego X1 Carbona jest naprawdę kosmiczna. I jeżeli ktoś z Was ma psychę, to możecie sprawdzić sobie w opisie, ile taki sprzęcior kosztuje, ale pamiętajcie, że to się nie odzobaczy. Swoją drogą, jak byłem w labie u Intela u nas w Gdańsku, to dużo osób śmigało tam na ThinkPadach i w 90% mieli Linuxa zainstalowanego. Tak, bo ThinkPady też mają super wsparcie do Linuxa. I ten nawet, X1 Carbon, którego tu mam, ma wsparcie oficjalne dla Ubuntu i Fedorki. Spoko. Sprawdziłem też, czy działa, i działa. No i teraz przejdziemy sobie do omówienia, jak ta seria zmieniała się przez lata. Zaczniemy sobie od drugiej generacji, przejdziemy przez piątą i skończymy na dziesiątej, czyli będzie druga, piąta i dziesiąta. Prawda, bo się rymuje. Tak więc tu mamy ThinkPada X1 Carbon drugiej generacji w pełnej okazałości. I ogólnie uważam, że to był rok modelowy, w którym Lenovo ogólnie trochę się pogubiło. Z jednej strony super, bo zdecydowali się trochę poeksperymentować z formułą, co zaoferowało dużo naprawdę ciekawych, innowacyjnych rozwiązań, ale z drugiej strony te rozwiązania nie były tym, czego dokładnie oczekiwali użytkownicy. I prawda jest taka, że trzecia generacja z większości tych rozwiązań się wycofała. No i w sumie tradycja trwa po dziś dzień, bo jak sami zobaczycie, piąta i dziesiąta generacja są bardzo do siebie podobne. I moim zdaniem to dobrze. No to zacznijmy może od tego, co najbardziej się rzuca i też w istocie było najbardziej kontrowersyjnym rozwiązaniem, czyli ten dotykowy touch bar, który znajdziemy nad klawiaturą. Mamy tutaj raz, że klawisze funkcyjne, ale gdy klikniemy sobie FN, możemy sobie sterować głośnością naszego laptopa, możemy sterować sobie jasnością ekranu i ten touch bar też kuma kontekst, więc przykładowo, gdy mamy otwartą przeglądarkę, mamy przycisk do cofnięcia, mamy przycisk do odświeżenia strony, czy do otwierania nowej karty. Więc jak na 2014 rok to było naprawdę ciekawe, innowacyjne rozwiązanie, ale zarówno Lenovo, jak i Apple wycofały się z takiego rozwiązania, no bo po prostu nie jest ono aż tak praktyczne, jak mogłoby się wydawać. Ja osobiście wolę fizyczne przyciski, po prostu fajnie wygląda, ale nie jest zbyt funkcjonalne.
I rzecz, która mnie i innych ThinkPadowych purystów bardzo denerwowała, to to, że ten model nie miał fizycznych przycisków do trackpointa. To znaczy, gdy używamy sobie właśnie tego czerwonego trackpointa, nie mieliśmy fizycznych przycisków, tylko jakby tak wciskaliśmy touchpad i wiele osób decydowało się na podmianę tego touchpada z nowszego modelu. Dla porównania, w modelu piątej generacji, jak widzicie, mamy fajne fizyczne przyciski do trackpointa. Dla przypomnienia, tak to wygląda w drugiej generacji. Niefajne. Do tego modele z tego rocznika też nie cieszyły się zbyt dobrą sławą ze względu na procesory czwartej generacji z serii U, które do nich montowano. O ile desktopowe procesory były spoko, to tak czwarta generacja, przez to, że była bardziej energooszczędna, troszeczkę była kompromisem, jeżeli chodziła o wydajność i czasami wypadała gorzej niż trzecia generacja. I o ile druga generacja przez szereg tych takich niecodziennych decyzji, można powiedzieć na swój sposób nietrafionych, nie jest specjalnie ciepło wspominana przez fanów ThinkPadów, ale dla mnie osobiście jest to bardzo ciekawy model, właśnie przez to, że był nietypowy i wydaje mi się, że kiedyś właśnie może być on dość mocno pożądany przez kolekcjonerów. Z ciekawostek, ten model ma dotykową matrycę o rozdzielczości 1440p, więc jak na 2014 to naprawdę bardzo duża rozdzielczość. Mamy wbudowany modem Vivan, czyli możemy się łączyć z siecią komórkową i korzystać z internetu. Tu z tyłu mamy nawet slot na kartę SIM, jak sami widzicie, a także miał czytnik linii papilarnych, który wymagał przejechania palcem. No i przeskakujemy kilka lat do przodu do generacji 5 X1 Carbon. Ciekawostka, ta wersja występowała z dwoma generacjami procesorów Intela, z 6 i 7. Ja mam tutaj i 5 7 generacji, a także mamy 8 GB RAM-u. Matryca w tym akurat egzemplarzu nie jest dotykowa i ma rozdzielczość 1080p, czyli Full HD. No i czytnik linii papilarnych jest dużo lepszy, nie trzeba po nim jeździć palcem, jest szybszy i bardziej precyzyjny. Też ma modem do łączenia z internetem, możemy sobie wrzucić kartę SIM. Super z perspektywy użytkownika jest to, że ten model możemy już ładować za pomocą USB typu C, a dodatkowo jest to złącze Thunderbolt, więc możemy nawet podłączyć zewnętrzną kartę graficzną. No i teraz przechodzimy do świeżynki, czyli do X1 Carbona 10 generacji. Na pozór może się wydawać, że zmian jest niewiele, ale w rzeczywistości zmieniło się całkiem sporo. Zacznę może od głośników, które dla odmiany w tym modelu są faktycznie już u góry, obok klawiatury i dla odmiany od poprzednich modeli w końcu grają całkiem nieźle. Ekran jest teraz w proporcjach 16:10, czyli mamy troszeczkę więcej miejsca w pionie i jest to w ogóle matryca OLED o rozdzielczości 2880x1800 i kontrast jest po prostu niesamowity na tej matrycy i odwzorowanie kolorów zresztą też. 10. generacja ma już też certyfikat Intel Evo. Mamy tutaj procesor i7 12 generacji 1260p, czyli mamy 12 rdzeni, 16 wątków, 32 GB RAM już w wersji DDR5, tak więc jeżeli chodzi o wydajność, ten laptop to taka mała bestia. Czytnik linii papilarnych tutaj jest w przycisku do zasilania, no i też jest bardzo szybciutki i elegancko działa. I w ogóle zobaczcie, do Carbona jest taka fajna, mała ładowareczka 65W. Naprawdę mega kompaktowy zasilacz, w ogóle go nie czuć w plecaku. Dla porównania, tutaj taki drugi skrajny przypadek, zasilacz z gamingowej bestii. No to co widzowie, zrobimy sobie pierwszy taki wyścig. Cinebench R20 odpalimy na wszystkich, nie? Kurde, to będzie trudne, żeby... O nie, nie dam rady odpalić tego naraz, czekaj. Tak, między drugą i piątą generacją będzie różnica, nie taka drastyczna, ale jak widzicie, przez to, że nasza 10. generacja ma i7 12. generacji, to ten test się skończy dużo, dużo, dużo szybciej. 10. generacja ma ponad 3600 punktów. No i jak sami możecie zobaczyć na wykresie, to przeskok między drugą a piątą generacją nie jest ogromny, ale między piątą a 10. jest naprawdę ogromna przepaść. Na tych samych ustawieniach Minecraft na Full HD, renderowanie 8 chunków, druga generacja wyciąga okolice 30 klatek, piąta generacja wyciąga okolice 45 klatek, no a na 10. generacji mamy zawrotne okolice 90 klatek, także tutaj przerost po raz kolejny jest całkiem spory. Teraz mamy League of Legends, rozdzielczość Full HD, ustawienia średnie. Na drugiej generacji mamy okolice 40 klatek, no różnie, czasami spada poniżej, czasami jest trochę więcej.
Na piątej generacji mamy okolice 60 klatek, czasami spada w okolice 50, ale tak oscyluje w okolicach tych 60. No i mamy też dziesiątą generację, która na tych samych ustawieniach wyciąga okolice 130 klatek. Tak więc po raz kolejny przeskok między generacjami jest całkiem spory. Nie mówiłem Lenovo, że będę to robił, ale bardzo chcę. Mianowicie otworzymy sobie wszystkie te trzy modele i pokażę Wam, co jest w środku i co można wymienić. Generalnie z karbonami jest super sprawa. Odkręcamy kilka śrubek na spodzie zwykłym krzyżakiem, bez żadnego kombinowania, bez żadnych zatrzasków. Po prostu ściągamy klapę i mamy dostęp do wszystkiego. Dobra, druga generacja rozkręcona. O, hop. I tada, piąta generacja. A co jak się włączy jakiś alarm, jak dziesiątą generację rozkręcę? I tada, dziesiąta generacja. Okej, tak więc mamy wszystkie trzy generacje rozebrane. No i omówimy sobie od drugiej generacji, co się tutaj znajduje i co możemy ruszyć. Więc jak widzicie, druga generacja jest całkiem upakowana. Płyta główna tutaj. Bateria zajmuje nam bardzo dużą część tutaj miejsca. Mamy dość prosty dostęp do chłodzenia procesora, gdybyśmy sobie chcieli zmienić pastę. Co ciekawe, zobaczcie, druga generacja Carbona już korzystała z dysków na M2, chociaż to jest jeszcze dysk na protokole SATA, bo jeszcze od tej generacji nie był wspierany NVMe. No i tutaj mamy oczywiście kolejno kartę bezprzewodową oraz modem do działania sieci komórkowej. Te sobie można wymienić, natomiast nie wiem, czy tam nie ma przypadkiem jakiejś whitelisty co do poszczególnych modeli. Siódma generacja troszeczkę wygląda pustawo, już tłumaczę, o co chodzi, mianowicie nie mam akurat w tym konkretnym modelu baterii. Zamówiłem, ale nie zdążyła niestety jeszcze przyjść. Mamy tutaj dysk również na złącze M2, tutaj już na protokole NVMe. Mamy tutaj zarówno modem, jak i kartę Wi-Fi oraz mamy tutaj także w miarę dość prosty dostęp do samego procesora, gdybyśmy sobie chcieli zmienić pastę termoprzewodzącą. No i przechodzimy tutaj do dziesiątej generacji. Mamy tutaj oczywiście baterię, dostęp do procesora też jest stosunkowo prosty. Tutaj pod takim dodatkowym ekranem mamy dysk M2 NVMe. No i w tym miejscu mamy modem, no i naszą kartę Wi-Fi. Z tego co widzę, jeden z tych komponentów raczej jest zamontowany na stałe, ten drugi jest wymienialny. I wprawne oko zauważyło, że we wszystkich tych trzech omawianych modelach pamięć RAM jest niestety przylutowana i nie ma sposobu na to, żeby w prosty sposób ją wymienić. Niestety, ale tak jest od pierwszej generacji Carbona, że pamięć RAM była przylutowana. Pewnie ze względu na oszczędność na miejscu. No i korzystając z okazji, że już mam tutaj X1 10 generacji, to pomyślałem, że troszeczkę dokładniej ją posprawdzam. Oczywiście z racji tego, że jest to sprzęt lekki, stosunkowo niewielki i cienki, no to nie będzie on jakimś demonem wydajności, jeśli chodzi o surową moc procesora. I widzimy to bardzo dobrze na przykładzie Cinebench'a R23 i tego, jak wynik zmieniał się po czasie. Pierwszy przebieg to było ponad 9000 punktów, jednak po czasie procesor z 55 W przechodzi w tryb 20 W, no i po 10 minutach miał wynik na poziomie 7400. Więc jeśli ktoś z Was chce całymi dniami kompilować kod na okrągło, to może niekoniecznie jest to najlepszy sprzęt do tego typu zadania. Natomiast całkiem nieźle sprawdza się w DaVinci Resolve i mój projekt, który jest nagrany w 4K i H264, wyeksportował w całkiem przyzwoitym jak na ultrabooka czasie. I do prostszych projektów w 4K to na spokojnie taki sprzęcior się nada. W Premiere Pro uzyskał 289 punktów, co jest wynikiem spodziewanym i pokazuje, że do bardziej skomplikowanych kodeków i filmów raczej się ten sprzęt nie nada. No i do takich zadań lepiej wybrać po prostu duży laptop z dedykowaną kartą. Za to sprzęcior wypadł bardzo dobrze w Photoshopie, uzyskując ponad 800 punktów, więc do takich zastosowań będzie bardzo w porządku, zwłaszcza ze względu na super matrycę. Sama matryca może mieć podświetlenie od 4 do aż 409 nitów i z racji tego, że jest to OLED, to posiada fantastyczne, wręcz fenomenalne pokrycie barwowe. Zobaczcie, jak bardzo ten ekran wychodzi poza sRGB. Domyślne kolory są aż zbyt nasycone, przez co średni błąd delta E mamy na poziomie 3,5, ale po kalibracji bez problemu możemy zejść do wartości rzędu 0,4, więc do pracy profesjonalnej bardzo polecam ją wykonać. Dysk w tym sprzęcie też jest mega szybki, bo jest na PCI Express 4.0, mamy ponad 6500 MB odczytu i prawie 5000 zapisu.
Jedyne, co mnie w X1 Carbonie rozczarowało, to bateria, bo przy codziennym użytkowaniu i pracy na dokumentach, oglądaniu filmów i przeglądaniu internetu trzymał mniej więcej od 6 do 7 godzin. I nie jest to jakiś tragiczny wynik, ale konkurencyjne, lekkie laptopy często są w stanie trzymać 10 czy nawet 14 godzin przy takich zastosowaniach, więc w przypadku Carbona bateria nie wystarczy na cały 8-godzinny dzień pracy. W ogólnym rozrachunku jednak jest to super sprzęt do pracy, porządnie wykonany, lekki, z dobrą klawiaturą i precyzyjnym touchpadem. Płacimy premium i w sumie też taki sprzęt dostajemy. I z racji tego, że jest to sprzęt skierowany głównie do biznesu, ma też profesjonalne wsparcie Lenovo Premier Support, które jest 3-letnie i dostępne 24/7. A także jeśli po latach będziemy chcieli wymienić urządzenie na nowe, to Lenovo pomoże nam stary sprzęt poddać recyklingowi. Powiem Wam, że naprawdę mega się cieszę, że się udało ten film zrobić, bo taki film z przekrojem ThinkPadów chodził mi już naprawdę długo po głowie, dlatego dziękuję Lenovo, że zdecydowało się zasponsorować ten materiał, no i też, że mogłem się pobawić 10. generacją X1 Carbona. Powiem Wam, sprzęcik to jest taki super, że bardzo chętnie bym go przytulił do siebie na stałe. Fajnie było zrobić taki film, mam nadzieję, że Wam również się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Na razie.